Cześć moi drodzy, witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na skrzydełka w ognistym sosie. Jest to sos przygotowany na bazie keczupu z dodatkiem ostrej musztardy, sosu sojowego i miodu, a także cebuli i czosnku. Takie skrzydełka są bardzo smacznym daniem obiadowym, a najlepiej smakują podane z ryżem i sałatą. Zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie sosu do skrzydełek rozpoczynamy od pokrojenia w kostkę obranej cebuli. Do niewielkiego garnka wlewamy ketchup, dodajemy pokrojoną cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, miód, musztardę oraz sos sojowy. Wszystkie składniki łączymy razem, intensywnie mieszając. Garnek z sosem stawiamy na małym ogniu i gotujemy około 2 minut. Pod koniec gotowania sos doprawiamy szczyptą soli, czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Z umytych i osuszonych skrzydełek odcinamy końcówki, a następnie mięso układamy w żaroodpornym naczyniu posmarowanym tłuszczem. Na skrzydełka dość obficie nakładamy sos, a niewielką jego ilość zostawiamy do posmarowania mięsa podczas pieczenia. Gotowe skrzydełka wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200 stopni Celsjusza i pieczemy około 50 do 60 minut. W połowie czasu pieczenia skrzydełka ponownie smarujemy pozostałym sosem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na bloga smakowitedania.blogspot.com.